Program realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego. Dzień dobry, witam serdecznie mieszkańców Powiatu Krakowskiego, wszystkich fanów drużyny mistrzów. Zachęcamy do śledzenia naszego nowego cyklu Aktywny Rok Powiatu Krakowskiego. Po czasach pandemii, kiedy wielu z nas ugrzęzło w domu, mamy duże braki kondycyjne, formalne, a drużyna mistrzów chce Wam dostarczyć nowej dawki motywacji, aby to zmienić. Zaprosiłem do programu wybitnych sportowców, moich przyjaciół, którzy pokażą tutaj swoje pasje, swoje dyscypliny. Dzisiaj gościem jest Piotr Sokół, wybitny zawodnik kickbokserski K1. Piotrze, mógłbyś powiedzieć parę słów o sobie na początek? Witam serdecznie. Cóż, kickboxingiem zajmuję się prawie 20 lat, także jest to moje życiowe takie hobby i pasja. A powiedz mi Piotrze, jak długo już trenujesz kickboxing? Czy jesteś też trenerem, czy tylko zawodnikiem? Ile to już lat będzie? Zaczynałem trenować, gdy miałem 13 lat, więc prawie 20 lat temu. Całe życie, powiedzmy. No i tak mnie to bardzo wciągnęło, że stało się to moją życiową pasją i polecam każdemu mieć taką pasję, bo to wtedy człowiek wie, że żyje i jest po co. No tak, a oprócz tego, że byłeś zawodnikiem zresztą znanym, że tak powiem, w polskim świadku kickboxingu, to czy trenujesz także ludzi, jesteś trenerem, można gdzieś zapisać się do Ciebie na treningi? Oczywiście, prowadzę zajęcia w naszym klubie Ring Kraków w Nowej Hucie, także zapraszam również serdecznie i tutaj na miejscu w Centrum Kultury w Baranówce również mamy sekcję. Zapraszamy wszystkich. I nadal jestem zawodnikiem, także walki zawodowe jeszcze można mnie będzie zobaczyć na pewno gdzieś na galach w telewizji i nie tylko. Piotrze, powiedz mi, jakie ćwiczenia, jaki zestaw ćwiczeń przygotowałeś dzisiaj do pierwszego odcinka? Przygotowałem dla Was zestaw ćwiczeń na wszystkie partie mięśniowe. Będzie można go wykonać w domu bez żadnego dodatkowego obciążenia, także każdy sobie poradzi i dostosuje intensywność do własnych możliwości. Zapraszamy! Rozpoczynamy trening wzmacniający mięśnie całego ciała. Warto jest zawsze zrobić krótką rozgrzewkę. Rozkręcamy stawy, krążenia kończyn górnych i dolnych. Będziemy ćwiczyli w systemie 30 sekund pracy, 30 sekund odpoczynku w wersji podstawowej lub dla wersji trudniejszej tylko 15 sekund odpoczynku pomiędzy rundami. Wszystko robimy we własnym tempie, stosownie do własnych możliwości i poziomu sprawności. Rozkręcamy biodra. Po rozruchu lekkie rozciąganie, kilka skłonów na nogach prostych złączonych do jednej nogi. W lekkim rozkroku po trzy szybkie skłony do lewej, prawej i do środka oraz wyprost i wypchnięcie bioder. Na wykroku z zejściem na jedną nogę. I teraz możemy przejść do właściwej części treningu. Pracujemy 30 sekund. Przysiad ze wspięciem na palce, wersja trudniejsza z leciutkim wybiciem. 30 sekund przerwy. Tak zwana deska. Napinamy mięśnie brzucha. Przechodzimy z dłoni na przedramię, z pozycji deski i z powrotem. Cały czas bez zatrzymania, własnym tempem. Utrzymując napięcie brzucha. W podporze przodem wykonujemy przeskoki. Siadamy, nogi w powietrzu i skręty tułowia. Tak zwane ruskie skręty. Wykonujemy przeskoki do wykroku, schodząc kolanem nisko.
sylwetka prosto, nie garbimy się. W podporze przodem dłonie dotykają barków naprzemiennie. Można podkręcić tempo troszkę szybciej. Siadamy, opieramy się na łokciach i bardzo króciutkie wznosy nóg. Proste kolana. Nisko nad ziemią. Brzuch napięty. Obracamy się na brzuch, ćwiczymy grzbiet. Mocno podnosimy tułów, można razem z nogami. Wykonujemy pompki. Można dłonie oprzeć na przykład na łóżku lub na kanapie. Ja wykorzystałem rekwizyt. Staramy się klatką piersiową schodzić nisko. Kładziemy się, mocno odpychając się z nogi podporowej, drugą nogą jakby kopiąc w sufit. Ćwiczymy mięśnie tylne partie ud. Na każdą nogę 30 sekund pracy. Cały zestaw możemy powtórzyć 2 lub 3-krotnie. Dzięki.